Mit o Syzyfie to ten rodzaj historii, która idealnie pasuje na początek roku szkolnego, ale też w sumie na każdą inną okazję. To dlatego, że starożytni przypominają ci przy pomocy Syzyfa, że tak naprawdę jesteś nikim, a każdy twój atut, wszystko w czym jesteś dobry albo dobra, prawdopodobnie w trakcie trwania twojego życia tylko i wyłącznie ci zaszkodzi. Syzyf przypomina ci, że jeśli coś się udaje w twoim życiu, to tylko po to, żeby później to coś ci się nie udało, tylko 100 razy bardziej. Chłopie, ty się zastanów. Syzyf był to władca, człowiek sukcesu i król Koryntu, jednego z największych i najbogatszych miast starożytnej Grecji. Uwielbiali go jego poddani, ale też sami bogowie. Zamiast z ludźmi, Syzyf imprezował w otoczeniu no właśnie bogów, bo był regularnie zapraszany na Olimp, czyli miejsce, gdzie czas spędzali antyczni gołci. Robimy się wszyscy! Był więc człowiekiem skazanym na sukces i emanacją sukcesu w każdym tego słowa znaczeniu, tak jak polska gospodarka albo ekscytująca kryptowaluta twojego kolegi. Miał jednak jedną drobną wadę. Był plotkarzem, co często doprowadzało do frustracji wśród bogów, z którymi rozmawiał. Pewnego razu spowodował niemałe poruszenie, kiedy zdradził sekret najważniejszego boga, czyli Zeusa. Nie wiadomo, jaki to był sekret i nie jest to ważne dla tej historii. Ważne jest po prostu to, że coś tam mu się wymsknęło i że Zeus zareagował tak, jak tata w rodzinie prawników, kiedy syn przynosi 5 minus zamiast 5 z kartkówki na wosie. I will find you. And I will kill you. No więc urażony Zeus, czy tam Zeus, bo są dwie wersje tego imienia, udał się do boga śmierci, czyli Thanatosa, i nakazał udać się temu Thanatosowi do króla Koryntu, czyli właśnie do Syzyfa, i zabrać go do świata zmarłych, czyli po prostu wylogować go z rzeczywistości. Syzyf był jednak sprytnym okazem i kiedy Thanatos przyszedł do niego, ten ugościł go i zaczął zagadywać, a w trakcie rozmowy przykuł takimi specjalnymi kajdankami do ściany. W ten sposób nie tylko uratował siebie, ale też sprawił kolejny problem Zeusowi, bo przez kolejne dni dosłownie nikt nigdzie nie umierał, bo Thanatos zamiast dbać o powiedzmy metabolizm planety, siedział przykuty u Syzyfa. Tego już było za wiele i tym razem Zeus posłał do Syzyfa Aresa. Dla niezorientowanych warto zaznaczyć, że Ares to bóg wojny i okrucieństwa. Rodzice, nie mogąc sobie z nim poradzić, oddali go na wychowanie tytanom, którzy poza walką nie uczyli go dosłownie niczego. Syzyf zdawał sobie z tego sprawę i rozumiał, że kiedy Ares przychodzi z miłą wizytą na herbatkę, to należy się słuchać. Ares poprosił więc kulturalnie, jak mają w zwyczaju tego typu chłopaki, żeby Syzyf zakończył pobyt na ziemi i elegancko wylogował się już na zawsze i to tak na serio. Zanim to jednak się stało, ułożył chytry plan. Poprosił żonę, żeby nie pochowała go po śmierci zgodnie z antycznym rytuałem, na który składało się kilka całkowicie nieistotnych dla tej historii elementów. Efekt był taki, że ponieważ jego pogrzeb nie odbył się no właśnie prawidłowo, bo żona posłuchała Syzyfa, jego dusza nie mogła zostać wpuszczona do Królestwa Zmarłych. Bóg zaświatów, czyli Hades, nie mógł wpuścić go do siebie, a dusza Syzyfa zaczęła Hadesa bardzo szybko, bardzo mocno irytować, bo cały czas wyła i lamentowała, prosząc, żeby albo wpuścił go do siebie, do Królestwa Zmarłych, albo zawrócił do Królestwa Żywych. W pewnym momencie Syzyf zrobił kolejny ruch 900 IQ, który na pewno zaplanował dużo wcześniej i okłamał Boga Zaświatów, przysięgając, że jeśli ten zawróci go do żywych, to król wróci i wytłumaczy żonie, jak go poprawnie pochować, bo pewnie się po prostu zestresowała i zapomniała. I tak Syzyf wrócił do swojego dawnego, wygodnego życia i no jakby nie wrócił już potem do Hadesa. Znowu spokojnie władał sobie Koryntem, ale starał się robić wszystko, żeby przypadkiem nie rzucać się w oczy żadnemu z bogów. Przestał chodzić na melanżę na Olimp, ale dalej był uwielbiany na ziemi i korzystał ze swojego prawie że boskiego statusu. Przez długi czas taki układ działał i nikt nie zwracał na Syzyfa uwagi. Pewnego dnia Bóg Umarłych, przeglądając sobie spokojnie Excela, natrafił na błąd i wyskoczyło mu powiadomienie w jednej z komórek mówiące o brakującej duszy zmarłego. Zawiadomił o tym Zeusa, który natychmiast zareagował. Polecił po raz drugi, a w sumie po raz trzeci, ale po raz drugi Thanatosowi, zabranie Syzyfa do Hadesu, gdzie tym razem osobiście i od razu wymierzył mu karę. No!
i ten motyw pewnie znasz, ale wbrew pozorom to jest sam koniec mitu i historii Syzyfa, a nie jego całość. To jest jakby ta tylko wisienka na torcie. W ramach kary król Koryntu dostał zadanie, które przypomina większość stanowisk w korporacji, czy w ogóle w sumie przypomina życie po prostu. Kazano mu wtaczać bardzo ciężki głaz pod stromą górę. Jeśli Syzyfowi uda się wtoczyć głaz na sam szczyt góry, to będzie mógł spokojnie trafić do krainy zmarłych, gdzie, no powiedzmy, że się zrelaksuje. Nie będzie żył, ale będzie miał spokój. Dopóki tego nie zrobi, jest w takim odpowiedniku czyśćca. No i właśnie, no musi sobie radzić z problemem tego głazu, który trzeba wtoczyć na szczyt góry. Syzyf, kiedy usłyszał warunki zadania, od razu wziął się do roboty. Szybko i raźno zaczął wpychać kamień na samą górę. Okej, let's go! Szło mu to bardzo dobrze, ale już za pierwszym razem, kiedy wtoczył głaz niemal na samą górę, no to głaz nagle magicznie spadł na ziemię, na sam początek drogi. Za każdym razem, nieważne w jaki sposób wymyśliłby Syzyf, albo ile pracy by nie włożył w to, żeby ten kamień zabezpieczyć, i tak na samym końcu leciał on na sam dół. I to już jest cała historia o Syzyfie w myśl takich głównych, ujednoliconych przekazów. Jej przesłanie nie jest specjalnie optymistyczne, to mówiąc delikatnie, bo ukazuje całkowity bezsens życia i śmierci na przynajmniej kilku poziomach. W sumie życia, bo niewiele jest w tym o śmierci, to znaczy śmierć jest tutaj przedstawiana w sumie jako wybawienie, co jest też niespecjalnie optymistyczne. Jeśli ogólnie znasz ten mit, to pewnie kojarzy ci się głównie z tą karą Syzyfa, czyli właśnie bezsensem wtaczania głazu, który nie daje się wtoczyć. To może być analogia na przykład do pracy, szkoły, budowania relacji, czy dowolnej innej aktywności, która po prostu ci nie wychodzi. Ale moim zdaniem dużo bardziej dołujące i pesymistyczne jest przesłanie wcześniejszej części historii, tą, którą często się w ogóle pomija, czyli wszystko, co prowadzi do kary dla Syzyfa. Bo moim zdaniem mit o Syzyfie pokazuje ci historię człowieka, który był mega wybitny i super sprytny. Także dosłownie przechytrzył najpotężniejszą istotę wśród najpotężniejszych istot na świecie. I to dwukrotnie. A po drodze oszukał kilku innych bogów. I to tych, których wszyscy na świecie się bali. Bo był to przecież człowiek, zwykły człowiek, który oszukał m.in. Boga Śmierci. Ale mimo to, mimo tych wszystkich talentów, kończy on swój los dokładnie tak samo jak reszta społeczeństwa. A nawet nie dokładnie tak samo, tylko jeszcze gorzej. Teraz do końca świata, do końca ludzkości będzie wykonywał czynności, które ani jemu, ani nikomu innemu na nic się nie przydadzą. Matko Bosko, mówię, co to... Co się stanęło? To jest moim zdaniem przesłanie turbo przerażające, w sensie serio, najgorsze z najgorszych. Ten mit opowiada o zmarnowanym talencie i super, super złej karze, to znaczy krzywdzącej nie tylko tego, kto ją odbywa, ale też wszystkich dookoła, którzy nie mogą skorzystać z super potencjału Syzyfa. Teraz czuję, jakbym dopowiadał w ogóle, odpływał, jakby puchacz się zamieniał w jakieś kółko literackie, ale no serio tak mi się wydaje. Oczywiście dodatkowo warto zwrócić uwagę na fakt, że głównym przestępstwem Syzyfa wcale nie było wygadanie sekretu Zeusa, czyli naryżenie mu się po raz pierwszy, ale przede wszystkim ośmielenie się wystąpić przeciwko głównej prawdzie, która rządzi światem. Czyli wola bogów jest niepodważalna i nikt nie może uciec od śmierci. Chociaż w pewnym sensie Syzyf uciekł od śmierci, ale nikt by tak nie chciał uciec od śmierci. Ciekawe, czy dostanę demonetyzację za cały czas śmierć. Z ciekawostek mogę dodać, że kara Syzyfa stała się symbolem francuskiego egzystencjalizmu, a potem egzystencjalizmu w ogóle. Autorzy tacy jak na przykład Albert Camus, czyli autor Dżumy, czyli chyba lektury obowiązkowej, będą opowiadać historię ludzi, którzy mają świadomość braku celu w swojej pracy, lecz nie poddają się i tak jak ten Syzyf zaczynają wciąż wszystko od nowa. Tutaj mówimy o tej karze Syzyfa. Oh, shit. Here we go again. Egzystencjaliści będą twierdzić, że każdy z nas, podobnie właśnie jak mitologiczny Syzyf, pomimo absurdu życia, powinien szukać wartości w sobie i tym, co robi. I nie poddawać się, pomimo braku efektów. Mit Syzyfa, czyli taki esej albo rozprawa filozoficzna właśnie Alberta Camus, jest swoją drogą bardzo ciekawym przypadkiem lektury szkolnej, która po przeczytaniu jej pierwszego zdania na tym kanale zdemonetyzowałaby mi wszystko, co robiłem do tej pory i prawdopodobnie zbanowała konto. Także w sumie polecam, ale to też dobrze pokazuje, w jakim kierunku filozofów zabierają rozważania oparte właśnie o Syzyfa, no...
do demonetyzacji ich zabierają. Inną moim zdaniem mega ciekawostką jest fakt, że Syzyfów w naszej takiej ogólnoświatowej świadomości jest przynajmniej kilku. W starożytnych Chinach był na przykład Wu Gang, czyli taki w sumie Syzyf, który próbował wbrew boskiemu porządkowi zapewnić sobie właśnie nieśmiertelność, czyli też zrobił prawie że to samo co Syzyf. No i ten Wu Gang czy Wu Gang jako swoją karę otrzymał niekończącą się pracę przy ścinaniu drzewa cynamonowego, które kiedy tylko odłoży siekierę, którą mu dali bogowie, wyrasta na nowo. To taka ciekawostka. Jak pani na polskim spytacie o Syzyfa, powiedz jej, że takie plebejskie mity to nie dla ciebie i ty znasz tylko mit Wu Gang. No dobra, to tyle. Jeśli interesuje Cię zagadnienie mitologii jako takiej, polecam Ci mój odcinek o antyku i mój odcinek o pojęciu mitu. Oba są w sumie mega, mega spoko. Powiem też od razu, że na tle całej reszty big data, zwanego w szkolnych podręcznikach edukacją, mity są moim zdaniem naprawdę top. Bo nieważne jak bardzo je skomplikujemy, są powiedzmy, no serio, życiowe. W sensie obrazują relacje, prawidła i taką rzeczywistość, która cię serio otacza. Wielkie dzięki, że oglądasz moje rzeczy. Życzę ci powodzenia, jeśli oglądasz ten materiał z uwagi na sprawdzian kartkówkę, albo nie wiem, rozmowę z rodzicami twojej dziewczyny, albo twojego chłopaka i chcesz wypaść po prostu mądrze. Powodzenia.